Cześć kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale Ania Tworzy. Dzisiaj przychodzę do Was z prezentacją. Słuchajcie, aż trudno mi w to uwierzyć, ale ostatnich w tym roku warsztatów online z zestawem albumowym. Zestaw albumowy Tworzymy Nasze Wspomnienia, czyli duży album uniwersalny. Tak jak widzicie, wykorzystałam w nim tutaj nową kolekcję od P13. Kolekcja nazywa się Love Stories. I dokładnie taki ten album jest. Jest to po prostu opowieść wasza, waszego życia, wspomnienia rodzinne, album ślubny, album uniwersalny tak naprawdę, przystosowany do każdej okazji i do każdej wielkości zdjęć. Mamy tutaj miejsca na zdjęcia 9x13, 10x15, 13x18, a nawet portretowe duże zdjęcia 15x21 cm. Jeśli jesteście ciekawi tego, co tym razem dla Was przygotowałam jako ostatni warsztat w tym roku, serdecznie zapraszam na dalszą część tego filmu. A jeśli jesteście u mnie po raz pierwszy, cześć, ja nazywam się Ania i od kilku lat mam przyjemność prowadzić dla Was warsztaty online i stacjonarne z dziedziny scrapbookingu właśnie, czyli ręcznego tworzenia albumów na zdjęcia. Na moich warsztatach nauczysz się, jak od podstaw stworzyć taki właśnie album. No ale teraz najważniejsze, czyli to, jak ten album się prezentuje. Tak jak już możecie zobaczyć, na pierwszy rzut oka nie jest to mały projekt, to są moje dłonie dla porównania wielkości. Tak jak wspominałam, album jest przeznaczony na duże zdjęcia, tak naprawdę każdego możliwego rozmiaru, bo nawet te portretowe 15x21 cm zmieszczą się Wam tutaj bez problemu, także myślę, że każdy znajdzie sobie tutaj coś dla siebie, to co lubi. I jeżeli chodzi tutaj o ten album, tak jak wspominałam, jest to kolekcja Love Stories, nowa kolekcja od P13. Ja zdecydowałam się obić tutaj okładkę w czerwone płótno. Ona mi się tak pięknie tutaj skomponowała z tą kolekcją. Jest to czerwone płótno Wikitex Żagiel, ono tak się dokładnie nazywa i oczywiście jest częścią Waszego zestawu albumowego. Jest to ostatni projekt warsztatowy w roku 2024, na który oczywiście serdecznie Was zapraszam. Kompozycja na okładce jest dość prosta. Mamy tutaj elementy do wycięcia, mamy tutaj za to piękny złoty papier, czyli to jest lustrzany arkusz, który tutaj robi nam taką fajną ramkę. Do tego mamy tekturkę Tworzymy Nasze Wspomnienia, tekturka marki Twoja, tekturka z kreatywnej pracowni. Tak się prezentuje grzbiet. Z tyłu też mamy arkusz. Tak on wygląda z góry. Mamy hidden hinge z plusem, płócienny jako system bigowania stron. No i oczywiście moja ukochana kraftowa baza. To co? Otwieramy sobie go w środeczku i od razu tutaj mówię, jest to duży projekt, naprawdę sporo zdjęć mieści i to w różnych rozmiarach. Ja to też będę Wam tutaj pokazywać, tak żebyście zobaczyli, jak duże możliwości ten album Wam daje. Znać radość w codziennych chwilach. Mamy tutaj część okładkową. Moje projekty są tak skonstruowane, że również te części okładkowe są w jakiś sposób przystosowane do przechowywania zdjęć. No i tutaj mamy naprawdę spore te strony, więc mogłam sobie zaszaleć i zrobić, myślę, dużo fajnych i ciekawych rozwiązań. Tutaj pierwsza część to są maty na zdjęcia, 10x15 i 9x13. Tutaj mamy wykorzystaną matę typu Fancy Cards, dzięki czemu mamy tutaj taką fajną falę, takie dodatkowy element ozdobny, gdzie nie musicie mieć jakiegoś dziurkacza czy wykrojników, żeby sobie tutaj ten elemencik zrobić. Oczywiście to wszystko jest w Waszym zestawie. Otwieramy tutaj klapkę, mamy miejsce na zdjęcie 10x15 cm, zamykamy i chowamy sobie to tutaj do środka. Całość nam się jeszcze dodatkowo otwiera w tą stronę i mamy tutaj Szczęście to Ty i Ja. I tutaj również mamy Fancy Cards i mamy miejsce na zdjęcia 9x13 lub 10x15. Ja też zawsze mówię, że jeżeli się mieszczą 10x15, to i mniejsze się zmieszczą, a nawet 13x18, co też zaraz Wam będę pokazywać. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Ta część również się nam otwiera do góry i na dół. Mamy miejsca na 10x15, góra, dół, a tutaj 10x10, ale też i 10x15 bez problemu się zmieści. Ja lubię bawić się rozmiarami zdjęć w albumach. To też się nam otwiera. I tak wygląda teraz tutaj ta rozkładówka.
to otwieramy sobie na dół. Mamy miejsce na zdjęcie 13×18. Ja mam co prawda same pionowe, no ale oczywiście widzicie, że ono się tutaj mieści. Tutaj również klapeczki do góry otwieramy i mamy podwójną kieszeń. Podwójną kieszeń, ale na jednej stronie zrobioną. Tak się ona prezentuje. Mamy miejsca na zdjęcia tutaj i chowamy sobie nasze maty. Zdjęcia 10×15. Te białe maty, które tutaj widzicie, te białe miejsca, nie są częścią zestawu albumowego. One służą tylko temu, żebym mogła Wam pokazać, jakie zdjęcia, gdzie możecie sobie umieścić. Zamykamy, zamykamy, zamykamy i to również. I możemy przejść sobie tutaj na pierwszą stronę. Tworzymy wspomnienia, otwieramy sobie tutaj sznureczek i mamy książeczkę na zdjęcia 10×15 cm. Mamy klapkę na zdjęcie 13×18. Kolejną 13×18, 10×15, 10×15. No i tutaj już możecie szaleć z rozmiarami zdjęć, na przykład dać sobie 13×18, a do tego 10×15 obok. Zobaczcie, mieści się to bez najmniejszego problemu. Jeśli chcecie zmieścić tu zdjęcie 15×21 cm, też się zmieści. To są 13×18, oczywiście można sobie też robić po prostu 10×15, w ten sposób na przykład, czy w ten sposób, czy w ten sposób. Także naprawdę z rozmiarami zdjęć możecie sobie tutaj zaszaleć i możecie sobie umieścić tutaj takie zdjęcia, jakie się Wam najbardziej podobają, takie rozmiary zdjęć, jakie najbardziej lubicie. Ja lubię różne rozmiary zdjęć w albumach umieszczać i tutaj ten projekt daje Wam taką możliwość bez problemu, ze względu na to, że strony są naprawdę duże, a rozwiązania dostosowane są zarówno do mniejszych, jak i większych zdjęć. Przechodzimy sobie na kolejną rozkładówkę. Jest to rozkładówka z ramkami. Mamy tutaj pierwszą i drugą stronę. Wspaniały czas razem. To są oczywiście rameczki na zdjęcia 10×15 cm. Można sobie tutaj zdjęcie wrzucić jedno i można sobie wrzucić zdjęcie drugie. I mamy pięknie wyeksponowane zdjęcia, ale żeby tego miejsca było jeszcze więcej, mamy tutaj jeszcze otwierane dodatkowo te książeczki i to też się nam oczywiście otwiera w całości. I to się nam otwiera w jedną, w drugą i jeszcze do góry. No i też mamy tutaj mnóstwo miejsca na zdjęcia 10×15, 9×13 czy 13×18 cm. Tu i tu. Nie musicie robić kieszeni, możecie wklejać po prostu zdjęcia. Ja też o tym na warsztatach mówię. Miejsca Wam tutaj na pewno nie zabraknie. Pozwólcie, że ja sobie wyciągnę te zdjęcia, bo one mi się przydadzą jeszcze do pokazywania, ale tak jak widzicie, pięknie się nawet takie jesienne zdjęcia w tym albumie komponują. Kolekcja jest po prostu uniwersalna. Jest kwiatowa, delikatna, romantyczna, więc i album ślubny może to być, bo i będzie na pewno pięknie się prezentował. Wspólne wspomnienia. Tutaj mamy jeszcze dodatkowe elementy do wycięcia. To też jest rameczka. Oczywiście jest ona na zdjęcie poziome. Ja tutaj po prostu Wam tylko pokażę, że ona jest. O! Bo mam same pionowe wywołane. Otwieramy w jedną stronę, otwieramy w drugą stronę. Mamy miejsce na kolejne dwa zdjęcia 10×15 i tutaj mamy kolejny wodospad, również na zdjęcia 10×15 cm. O, już zdradziłam, że się otwiera. Ale tak jak widzicie, tego miejsca jest tutaj naprawdę całe mnóstwo i tak, to się jeszcze dodatkowo otwiera. I żeby było jeszcze ciekawiej, to się otwiera i mamy tutaj wodospadzik dynamiczny. W końcu to ostatni projekt w tym roku, więc musiała się pojawić moja ukochana strona, czyli właśnie wodospad dynamiczny. To się nam całości tak zamyka. No i zobaczcie, jak pięknie się ta rozkładówka tutaj prezentuje. Lecimy sobie z kolejną stroną. Tym razem mamy tutaj wiązanie na sznureczek, a z drugiej strony zamknięcie na ćwieki. Otwieramy sobie tutaj to nasze wiązanie. I mamy tutaj tak, książeczka na 10×15. To sobie na dół mamy 13×18, 10×15
i to jeszcze w całości się nam podnosi w ten sposób. One są ze sobą połączone. I mamy tutaj mnóstwo miejsca na kolejne zdjęcia. Ja tutaj zrobiłam kieszeń. Nie musi być kieszeń. Można wkleić zdjęcie bezpośrednio po prostu na stronę. To w zależności od tego też, jakie macie zdjęcia, jakie są Wasze preferencje. Ja też zawsze na warsztatach o tym mówię. Jeżeli wolicie mieć zdjęcia wklejone, ja osobiście bardzo lubię kieszenie w albumach, ale możecie wklejać bezpośrednio. Nie ma problemu. Warsztaty są prowadzone w taki sposób, a moje projekty też tak dostosowane, abyście mogły je dowolnie modyfikować właśnie pod Waszą indywidualną potrzebę i pod to, jakie zdjęcia posiadacie. No i przede wszystkim, oprócz tego, że mamy piękną kolekcję papierów, bo kolekcja jest rzeczywiście piękna, no to oczywiście strony stworzone są tak, żeby papiery dalej były wyeksponowane, tak jak na przykład tutaj widzicie. Na pierwszy rzut oka są papiery, ale po otwarciu pokazują się już Wasze piękne zdjęcia. Najlepszy scenariusz otwieramy sobie tutaj. I to jest oczywiście książeczka na zdjęcia 10x15. I tutaj mamy miejsce na zdjęcia 13x18 i koperta. Do koperty możecie wrzucić zdjęcia 10x15. Możecie wrzucić jakieś pamiątki, zaproszenia, bilety, mapki, no wszystkie takie rzeczy, które chcielibyście w albumie przechować. To w całości nam się otwiera i jest albo miejsce tutaj na zdjęcie, albo po prostu wyeksponowany papier skrapowy. Tu mamy kolejne miejsca na zdjęcia. I tak jak mówiłam, Fancy Cards tworzy nam tutaj taką piękną, dodatkową formę ozdobną. Piękny czas razem. No i oczywiście 13x18 też się mieści. Otwieramy sobie w tą stronę i mamy tutaj kolejne miejsca na zdjęcia. Zobaczcie też, jakie piękne są tutaj te papiery. I tak jak mówiłam, można wkleić. Można na maty i mieć kieszeń. Tak samo tutaj. Można większe, można mniejsze zdjęcia. Album jest mega uniwersalny. Jeśli chodzi o rozwiązania, które są w nim zastosowane, to też nie musicie się martwić o to, że na przykład nie lubicie danego formatu zdjęć, bo jest on tak dostosowany, że można sobie te formaty zdjęć dowolnie tutaj modyfikować. I ja też oczywiście na warsztatach o tym mówię. No to lecimy dalej. Zbliżamy się powolutku do końca. Mamy tutaj ostatnią rozkładówkę. Zobaczcie, jaki rozbudowany jest to projekt. Dzięki temu, że strony są dość duże, to tutaj mamy tych miejsc na zdjęcia naprawdę całe mnóstwo i przez to, że one są też takie duże, to mogłam je podzielić na kilka sekcji, dzięki czemu wyglądają jeszcze ciekawiej. Kolejna strona, którą chcę Wam tutaj zaprezentować, to jest strona z sztalugową częścią, która jest książeczką otwieraną, z miejscem na zdjęcia 10x15. Oczywiście, tak jak widzicie, można sobie oprzeć. Całość nam się jeszcze dodatkowo otwiera. Mamy tutaj miejsce na zdjęcie 10x15. No i tutaj oczywiście kieszeń i kolejne miejsca na zdjęcia też się znajdują. Zamykamy. Otwieramy całość. Kolejna kieszeń. I w kolejnej kieszeni kolejne maty oczywiście. Ja jestem fanką kieszeni, ale tak jak mówię, bo wiem, że nie każdy to wie, można zamiast kieszeni po prostu wklejać zdjęcia. Czy to większe, czy to mniejsze, czy to w pionie, czy w poziomie. I chowamy. I zobaczcie, tutaj jest bardzo fajnie ta strona podzielona, bo zyskaliśmy tak wodospad na zdjęcia 10x15 cm, dodatkowo wykończony właśnie tą fancy card, więc jest jeszcze ciekawszy. Tutaj mamy jeszcze miejsce na zdjęcie 9x13 albo na jakieś zapiski. A ta część jeszcze się nam dodatkowo otwiera w jedną i w drugą stronę. I tutaj zostawiłam papier właśnie po to, żeby Wam pokazać, jak ładnie można sobie zdjęcia tutaj wkleić i jak to pięknie będzie się prezentować tutaj. To są 13x18, to jest 10x15, a to na przykład same 10x15. Można dać sobie jeszcze tak, o. Można się tym naprawdę fajnie pobawić i dostosować do siebie. Ostatnia strona, strona okładkowa. Tak jak mówiłam, u mnie na okładkowych też zawsze się coś dzieje. Mamy podwójne wodospady.
Najpierw pierwszy, otwieramy i tak, dałam sobie tutaj miejsce na zapiski, no bo świetny jest ten arkusz właśnie z kolekcji, który ma takie linie, idealnie pasujące pod jakieś zapiski, ale też można tutaj wkleić zdjęcie. No i tutaj mamy oczywiście miejsca na zdjęcia 10 na 15 cm. I tutaj ta część również się nam otwiera. I też mamy miejsce na zdjęcia 10 na 15. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda, jak jest otwarte. Tylko to są 10 na 15 pionowe. Więc są i pionowe, i poziome. Ponad setka zdjęć bez problemów się zmieści. Ale można też i mniej umieścić, bardziej eksponując papiery skrepowe. To jest też coś, o czym ja zawsze mówię na warsztatach. Więc na moich warsztatach uczycie się, jak od podstaw wykonać caluteńki ten projekt, ale też opowiadam, jak różne strony można sobie dowolnie modyfikować pod różne rozmiary zdjęć, tak aby po prostu wszystko idealnie pasowało do Waszego projektu. Tak prezentuje się ostatni w tym roku, w roku 2024, mój projekt, zestaw albumowy Tworzymy nasze wspomnienia. Mam ogromną nadzieję, że się Wam spodobał i że z przyjemnością zapiszecie się na moje warsztaty. Jeśli jesteście ciekawi tego, jak możecie na warsztaty się zapisać, serdecznie zapraszam na dalszą część filmu. Zestaw albumowy Tworzymy nasze wspomnienia, czyli duży album uniwersalny, to ostatni mój projekt warsztatowy w roku 2024. Połączenie klasycznych rozwiązań albumowych z dużą ilością miejsc na zdjęcia w każdym formacie. Od najmniejszych do największych. Zapisz się na moje warsztaty online i naucz się, jak od podstaw stworzyć ten unikalny projekt albumowy. Moje warsztaty są przeznaczone dla wszystkich. Warsztaty prowadzę w taki sposób, żeby naprawdę każdy mógł je zrozumieć, można sobie je zastopować, można sobie przewinąć, dostęp jest dożywotni, więc każdy jest w stanie pracować wtedy, kiedy po prostu ma czas. Czym jest ten zestaw warsztatowy, o którym wspominałam? Jest to po prostu paczka materiałów z potrzebnymi do wykonania danego projektu warsztatowego elementami. W paczce znajdują się takie materiały jak papiery bazowe, papiery skrapowe, magnesy neodymowe, wstążki, sznurki, ćwieki, tekturki, dodatki. Słowem wszystko to, co potrzebne jest, aby dany projekt warsztatowy stworzyć. Do zestawu albumowego otrzymujesz również warsztat w formie filmowej, w którym krok po kroku pokazuję, jak samodzielnie od podstaw stworzyć album. I tutaj ten album jest naprawdę fajny, duży, wyjątkowy i jest mega dużo ciekawych rozwiązań w nim umieszczonych. Także myślę, że każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. W tym warsztacie masz szansę nauczyć się, jak od podstaw wykonać bazę albumową z bigowaniem Hidden Hinge z plusem na płótnie, jak pracować z płótnem introligatorskim w pięknym czerwonym kolorze, jak wykonać album na każdą wielkość zdjęć, jak budować strony klasyczne, interaktywne, dynamiczne i jak stworzyć album, który jest ciekawy i pokazujący piękno kolekcji, ale też pięknie eksponuje Wasze zdjęcia i to również te w dużych rozmiarach. Wartość samych materiałów to prawie 175 zł, a nie jesteście w stanie kupić wszystkich produktów w jednym sklepie. I oto co znajduje się w tym zestawie albumowym. Dwie duże kolekcje od P13 Love Stories, arkusz dodatkowy do kolekcji P13 Love Stories, 30 magnesów neodymowych 10 na 1 mm, 50 arkuszy kraftowych 250 g A4, jeden arkusz złoty mirror, ćwieki, kółka, 5 metrów sznurka woskowanego, ramka i to w ilości 3 sztuk, do tego jest folia, wstążka gnieciuszek, napisy, płótno Wikitex czerwone, zabezpieczenia do zamknięć, tektura na okładkę, no i tekturka z napisem. Dodatkowo kod rabatowy na zakupy do sklepu Kreatywna Pracownia w wysokości 15%. Na te warsztaty możecie zapisać się mailowo na aniatworzykontakt@gmail.com i zapisy trwają tylko do 22 listopada. Moje warsztaty możesz zakupić w kilku wersjach. Można zakupić sobie sam dostęp do filmów warsztatowych, który jest dożywotni. Można zakupić sobie dostęp do filmów warsztatowych wraz z pełnym zestawem albumowym. I można sobie zakupić dostęp do filmów warsztatowych wraz z niepełnym zestawem albumowym, czyli bez kolekcji papierów do scrapbookingu, czyli w tym przypadku od P13 Love Stories, gdy na przykład chcesz stworzyć ten projekt w oparciu o inne papiery. Jeśli chodzi o ceny, to prezentują się one następująco. Pełny zestaw albumowy, czyli materiały i filmowe warsztaty dożywotnie, to cena 249 zł plus koszt wysyłki, 18 zł paczkomat, 20 zł kurier, ale uwaga, mam dla Was promocyjną cenę na koszt wysyłki.
tylko w ten weekend, zapisując się w sobotę i w niedzielę, koszt wysyłki to 10 zł. Czy to paczkomat, czy to kurier, wybór zależy od Was, więc macie tutaj 249 zł plus tylko 10 zł koszt wysyłki, jeżeli zapiszecie się w sobotę lub w niedzielę. Niepełny zestaw albumowy, czyli materiały bez papierów skrapowych i oczywiście filmowe warsztaty, to cena 189 zł plus koszt wysyłki. I tutaj znowu, normalnie koszt wysyłki 18 paczkomat, 20 kurier, a jak się zapiszecie w sobotę lub w niedzielę, no to warsztaty możecie sobie kupić z wysyłką 10 zł. Sam dostęp do warsztatów w formie filmów to jest cena 90 zł i za 90 zł otrzymujecie sam dostęp do warsztatów w formie filmowej. Oczywiście wystawiam faktury VAT, faktury imienne, paragony fiskalne. Istnieje również możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego udział w kursie na prośbę osoby zamawiającej. Zapisy na warsztaty odbywają się tylko drogą mailową na aniatworzykontakt@gmail.com. Termin wpłat i zapisów na warsztaty to jest do 22 listopada. Planowana wysyłka paczek do Was między 10 a 11 grudnia i wysyłka dostępów z warsztatem 14 grudnia o godzinie 21. Przypominam, że zakup warsztatu w wersji zestawem albumowym możliwy jest tylko do 22 listopada na zasadzie przedsprzedaży. Później tych zestawów albumowych nie da się już zakupić. Serdecznie zapraszam Was do zapisów, bo naprawdę warto. Mam ogromną nadzieję, że ten ostatni projekt warsztatowy w roku 2024 się Wam podoba i z przyjemnością zapiszecie się na moje warsztaty. Ania tworzy kontakt, @gmail.com. Do 22 listopada niecierpliwie czekam na Wasze zapisy. Z całego serca dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach.